Szanowny Panie Ministrze Sportu, Panie Pierwszy, Szanowny Panie Prezydencie Polskiej Federacji, Panie Przewodniczący Szumkowski. Serdecznie witam wszystkich uczestników pierwszych w historii Europy Klorowych Kosztowych. Jest to szczególna chwila tego z tego względu, że odbywają się one w moim ojczystym kraju. Wspólnie spędzone dni pozwolą każdemu z nas doświadczyć wiele emocji, niezapomnianych marzeń, czego sobie i Państwu życzę. Mistrzostwo Pana Polska. Dziękuję bardzo. Fantastyczna dziewczęta z Wielkiej Brytanii. Lisa Brenauer, Verena Joss i Madeleine Sandig. Medal srebrny będzie wręczał te medale europoseł Wojciech Olejniczak. Szanowni Państwo, medale i koszulki mistrzyni Europy wręcza teraz Roland Hofer, sekretarz generalny Europejskiej Unii Kolarskiej. I to jest dobry moment na brawa, moi drodzy. Te dziewczyny wyraźnie na to zasłużyły. Ladies and gentlemen, hymn of Great Britain will be played. Sieriński numer 96. Wojciech Walkiewicz, prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej. Le médaille de bronze seront remises par Monsieur Wojciech Walkiewicz, président de l'Union européenne de cyclisme. Équipes sont remises pour l'équipe allemande. D'argent à la deuxième place seront remises par Madame Elżbieta Szumska, directeur de la télévision programme Premier. The silver medals are given by Elżbieta Szumska. Szanowni Państwo, złote medale wręczy Pan Wojciech Walkiewicz, prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej. And the winner are Sandy, Claire i Klara Sanchez, France. Brawo! Złote medalistki Mistrzostw Europy Elity w kolarstwie torowym, francuski Sandy Claire i Klara Sanchez. Brawa dla tych fantastycznych dziewczyn.